Witajcie. No to co, ćwiczenia numer dwa. Trochę popikujemy, wykorzystamy wiedzę o wątkach, może sobie trochę z tą lampą poćwiczymy. Zapraszam. Zadanie pierwsze. Pobieraj od użytkownika listę słów tak długo, aż wprowadzi on słowo end. Słowa mogą być wprowadzane pojedynczo lub poprzez wpisanie wielu słów po spacji. Pobrane słowa zapisz do pliku Words Pickle za pomocą piklowania. To jest lekcja numer 9, zerknijcie. Napisz funkcję, która ładuje te słowa z pliku i czyni z nich posortowaną listę słów. Zatem, zczytujemy sobie coś tak długo, aż ktoś nie wprowadzi end, wszystko to pakujemy do pliku, a potem musimy sobie to z pliku pobrać i te wszystkie słowa jeszcze posortować. No to. Proponuję takie rozwiązanie, niemniej spróbujcie zrobić to samodzielnie. Albo zróbcie to później lepiej niż zrobiłem to ja. To nic trudnego. Wcale się nie starałem tego zrobić najlepiej. Rozwiązanie zadania. Najpierw tworzę sobie puściutką listę. Następnie w pętli, która tutaj widzimy, że ma. Aż taki skomplikowany warunek, dopóki prawda, ponieważ prawda zawsze jest prawdą, zatem ta pętla teoretycznie będzie działać tak długo, aż z niej jakoś tam jawnie nie wyjdę. A wyjdę w momencie, kiedy domyślamy się, o ta linijka nam to zapewnia, kiedy ktoś wpisze end, bo tak miało być, że dopóki ktoś nie wpisze end, to będę cały czas coś tam robił, czyli czytał te słowa. No i tutaj w pierwszej linii polecenia już wewnątrz pętli, metodą tutaj funkcją input, Oczekuję, że ktoś coś wpisze. To, co ktoś wpisze i potwierdzi, terem będzie oczywiście stringiem, i tu pozwalam sobie jeszcze na tym stringu, bo input będzie tym stringiem, i na tym stringu odpalę na tym napisie funkcję strip, która pozbędzie się białych znaków z początku i końca tego napisu, czyli tam usunie jakieś nadmiarowe spacje. To, co zostanie tutaj oczyszczone, zamienione na napis, wpisuje do zmiennej string. I teraz się pytam, jeżeli string jest zerem, jego długość była zerem, czyli ktoś tam po prostu sam Enter wciska, no to wywalam na ekran komunikat sam Enter, wpisz coś i kontynuuję, czyli wracam do pytania, czy prawda jest prawdą. <laughs> Zatem co się stanie? A zobaczcie, tu jest to oczekiwanie, znak zapytania, dwukropek, czekam na to słowo, a ja wcisnę sobie Enter. O, sam Enter, wpisz coś. No to coś wpiszmy. I teraz... Co się dzieje, gdy jednak ktoś coś wpisze? Otóż mam tu taki efekt, ten efekt tutaj, oh, w tym miejscu. Zobaczcie, sprawdza, czy przypadkiem w moim słowie, które właśnie wprowadziłem, a się ukrywa w zmiennej string, czy nie ma tam gdzieś spacji. Jeżeli jest spacja, no to zakładam, że to mogą być przynajmniej dwa słowa i zaraz się tym zajmę. A jeżeli nie, tu jest ten warunek na else, to po prostu to, co zostało wpisane, dodaje sobie do listy funkcją, tą metodą append. Zatem przypadek ciekawszy to nie kiedy mam jedne słowo, na przykład wiadro, tylko kiedy ktoś wpisze coś ze spacją, na przykład siano i kasza. Mamy tu spację. Co się wtedy dzieje? Otóż ten if wykrywa tę spację i mówi, oho, w środku jest spacja, trzeba zareagować. Ponieważ jeszcze nie omawialiśmy ciekawych i przydatnych funkcji tekstowych, będzie taka lekcja. Spokojnie, zbliżamy się. Trzeba się posłużyć tym, co wiemy. No i co na przykład wiemy? A no, wiemy, że napis mogę potraktować jako listę i rzutować sobie napis jako listę znaków. I tutaj to zrobiłem. Mam letters, literki. Weź ten napis i zamień na literki. I teraz patrzcie, tworzę sobie zmienną pomocniczą słowo, które jest puste. I teraz przechodzę przez te wszystkie literki tu w pętli. I jeżeli słowo nie jest spacją, przepraszam, literka nie jest spacją, to będę doklejał tę literkę do nowo utworzonego słowa. W przeciwnym wypadku, jak już nagle będzie spacją, to znaczy, że zamknęło się jakieś dotychczas budowane słowo, jakiś word, i tego word dorzucam do listy. Zatem program. Poszatkuje cały ten napis na literki, a następnie będzie szedł. Czy S jest spacją? Nie. Dorzuć do słowa. I dorzuć do słowa. A dorzuć do słowa. N i O dorzuć do słowa. O mam spację, no to znaczy, że to wcześniej to było słowo. Dodaj to słowo do całej listy. Po wyjściu może być tak, że ostatnie słowo, bo tutaj nie ma spacji, nie zostało dodane, więc po wyjściu, jeżeli jeszcze jakieś słowo jest, to dodaj również. No i cała ta funkcja. Yy, Mimo, że nie znam jeszcze funkcji tekstowych, ale znam już pewne rzeczy i wykorzystałem tę wiedzę. Tutaj stworzyliśmy mechanizm, który stworzy dwa słowa, i to zadziała. Jeszcze tu sobie dodajmy, już nawet nie słowa, tylko literki. I zobaczmy teraz, jak wpiszę end. O, właśnie, program zakończył działanie, i tutaj wyświetlił tę listę. I co tam mamy? Mamy wiadro, mamy siano, mamy kaszę i mamy a, b i c. Następnie z lekcji 9 już tu nie będę tego omawiał, bo to jest dokładnie ten mechanizm. Pikluję to sobie do pliku, następnie otwieram ten plik, pobieram i tu korzystam z metody sorted. Z takiej funkcji, która to co pobrałem sortuje i tu mam wyświetloną już tą posortowaną listę. Zwróćcie uwagę, jest to sortowanie słownikowe, przy czym tutaj nie jest uwzględniona polska tutaj, nie są te polskie znaczki tam ONCID on, si, i tak dalej, więc jeśli miałbym jakieś słowo na przykład na EU to ono będzie po słowie na z, ponieważ tutaj sortowanie słownikowe jest tak jakby według alfabetu angielskiego, a nie polskiego. Jak chcecie sobie zadbać o takie sortowanie po polskiemu, to trzeba to trochę zrobić inaczej, ale to nie w tej lekcji. Zatem pierwsze zadanie za nami. Zadanie drugie: napisz program, który pobiera od użytkownika trzy punkty na płaszczyźnie, czyli dwie liczby x i y typu float jako jeden punkt. Czyli trzeba pobrać 6 liczb, po prostu. Sprawdzaj, czy liczby są poprawne. Tutaj obsłuż wyjątki na wypadek nieudanej konwersji. Czyli, jak będę czytał z klawiatury liczbę, to muszę sprawdzić, czy to w ogóle jest liczba i czy da się to zamienić na liczbę. I pobieraj tak długo, aż zostaną podane prawidłowo dane. Czyli, gdyby ktoś wpisał coś źle, to ja tak długo będę czekał, aż uda mu się poprawnie wprowadzić 6 liczb, czyli xy dla pierwszego punktu, x dla drugiego i dla trzeciego. Stwórz funkcję, która sprawdza pobrane punkty pod kątem występowania tych punktów na jednej linii prostej. To od razu mówię, ja nie będę tam później tego wzoru wyjaśniał w zadaniu, ale jest taki wzór, żeby zobaczyć, jaki jest wzór funkcji, gdy mam dwa punkty na płaszczyźnie, to można wzór funkcji z tego obliczyć, takiej liniowej. A jak już mam trzeci punkt i wzór funkcji, to łatwo jest sprawdzić, czy on leży na tej funkcji, bo wystarczy podstawić ten punkt do funkcji, jeśli lewa strona równa się prawej, czyli. Równanie się rozwiązuje, no to wiemy, że punkt musi leżeć na tej linii. Zatem samej matematyki nie będę tu wyjaśniał, natomiast pokażę, jak można by było zrobić takie zadanie. A mamy to tutaj. Popatrzcie, tworzę sobie najpierw listę trzech takich słowników, takich par XY. Teraz wyświetlam sobie tak. W ramach ciekawostki tę zmienną point 3, to jest, zobaczcie, to jest. O, tutaj to jest lista, ale ona zawiera w sobie trzy słowniki. I teraz co robimy? Dla każdego P od zasięgu 0 do długości mojego point 3, czyli od 0 do 2 w tym wypadku. Gdzie P to będzie ten słownik, ten jeden punkt. Ten jeden element, nawiasy klamrowe. I teraz wewnątrz tego mam kolejną tutaj pętelkę. Dla zbioru x, y taka lista znaków dwóch, gdzie zmienna x, y będzie najpierw x, potem y, tworzę taką pętlę. To i to, to jest, zobaczcie, trzy punkty. W którym mam x y czyli te dwie pierwsze pętelki pozwolą mi te sześć znaków pobrać ale żeby je pobrać to muszę pilnować czy użytkownik coś tutaj mądrego w ogóle wpisuje zatem wewnątrz mam taką pętlę nieskończoną ponieważ możliwe że ten ktoś kto wpisuje ciągle będzie się mylił a ja muszę zadbać by na pewno wprowadził w końcu sześć liczb zatem moja pętla jest tutaj nieskończona tak pętla w pętli w pętli i wykorzystujemy przechwytywanie wątków Próbujemy. Co robimy? Informacja. Podaj tutaj kolejne liczby. I teraz tak. To, co on tu podał, tak? Tutaj mam taką funkcję format, która bierze sobie, może tak po kolei, mam tu zmienną info, jeszcze jej nie wyświetliłem, ale w input używam tej mojej zmiennej info, ale na tym napisie wykorzystuję funkcję format. Co to znaczy? To znaczy, że do tego tekstu zostaną wprowadzone dwie zmienne p i xy w takie miejsce specjalne, które wyznaczają tu takie puste nawiasy klamrowe. Zatem w tym tekście mam dwa razy taki nawias, w tym miejscu i w tym miejscu. I co wstawię do pierwszego? p. p jest od 0 do 2. A co wstawię w drugiego? Wstawię albo z literkę x, albo y, w zależności od tego, co się obecnie w zmiennej xy przechowuje. Zatem on mnie zapyta, na przykład teraz, podaj liczbę. Punkt 0, współrzędna X. Wpiszmy tutaj 1. Teraz mnie pyta, podaj liczbę z punktu 0, ale Y. Weźmy 2. Teraz mnie pyta, podaj liczbę, zobaczcie, punktu pierwszego, współrzędną X. No to daj tu 3, 4, 5. I teraz wprowadzam szóstkę. to już są 3 punkty. Bum, poszło. Zatem kiedy wszystkie te pętelki się tu wykonają, i nie było błędów wprowadzania, no to wszystko będzie już tutaj potem po prostu yy, no, breaknięte w przypadku takiego jednego jednej pętli Y. Czyli kiedy tutaj te wcześniejsze instrukcje nie wywołają błędu, to ja po prostu przerwę te pętle i przejdę do wyższych forów. Te fory będą się sześciokrotnie w tym wypadku wykonywały. A co mi daje tutaj te try? No bo jeżeli, uruchomimy to jeszcze raz, jeżeli zobaczcie, będę wpisywał coś, co nie jest liczbą, to on nie pójdzie dalej, tylko uparcie będzie mi mówił, wprowadź właściwy format liczby, czyli tutaj except się wykona, bo był jakiś błąd, i mówi mi tak, podaj liczbę 0 punkt 0 na x, czyli znów próbuję w to pierwsze miejsce wstawić. A kiedy wszystko wstawię właściwie, znaczy nie wszystko, tylko tę jedną liczbę wstawię właściwie, czyli tutaj ten input nie zwróci wyjątku, to break, czyli nie będę tej pętli nieskończonej kontynuował, bo liczbę już jedną pobrałem. Wrócę do wyższych forów, żeby pobrać następne. No chyba już jasne, nie? Zatem na koniec sobie... Szynszyle wariują, sorki. Zatem na koniec sobie tutaj Wyświetlam te point 3 i to jest, wprowadźmy to jeszcze raz, wszystkie punkty, o i to jest, zobaczcie, ta linijka i tu mamy już całą listę, gdzie wewnątrz listy mamy takie y, pary słownikowe. Pod x kryje się 1, pod y kryje się 2. Oczywiście to nie musiał być wcale słownik, ok? Zaraz będę kontynuował, muszę je tylko wyłapać. A teraz sam test, czy to leży na proste. Jak już mówiłem, wzoru wyjaśniał nie będę, możecie sobie to poszukać w internecie, natomiast tak ogólnie omówię, jak tutaj działa ta funkcja. Otóż przekazuję właśnie ten konstrukt, który sobie tu wymyśliliśmy, tą listę tych trzech słowniczków, przekazuję jako argument P. I teraz sprawdzam, czy punkt 0, bo mamy tu punkt 0, punkt 1 i punkt 2, czy jest pierwszy równy drugiemu, a może pierwszy trzeciemu albo może drugi trzeciemu. No indeksy są inne. Jeżeli jakiekolwiek dwa punkty są równe, czyli każde z ich wartości są takie same, to od razu zwróć prawdę, bo to znaczy, że jeżeli mam dwa punkty takie same i trzeci, no to one na pewno wszystkie leżą na tej samej prostej. No tak jakby z definicji. Zatem Wtedy po prostu zwróć prawdę, czyli tak leżą na tej samej linii. No ale sytuacja inna, czyli mamy trzy punkty, każdy jest inny, w sensie różne. Wtedy biorę po prostu jakieś dwa pierwsze i sprawdzam, czy trzeci pasuje do wzoru, które tworzą te dwa pierwsze. Bo te dwa pierwsze, jak już mówiłem, mogą wygenerować taką funkcję liniową AX plus B, i wtedy podstawiam tak za X i za wynik. Ten trzeci punkt, i jeśli wszystko ładnie w tym równaniu mi się zazębi, no to wynik jest oczywisty. I tu od razu zwracam właśnie takie porównanie. Czy tutaj ta funkcja wraz z trzecim punktem użytym jako argument, czy tutaj taki wzór da 0? Jeżeli da 0, to znaczy, że punkt leży na prostej, ten trzeci, który tworzą dwa. Tak naprawdę nie ma to znaczenia, które punkty wezmę, bo jeżeli dwa dowolne wezmę i z nich utworzę funkcję, to trzeci albo leży na tej prostej, albo nie. Które bym dwa nie wziął, trzeci musi leżeć na tej prostej. Zatem ta funkcja zwróci mi prawdę lub fałsz. Jeżeli to będzie równe, to całe działanie 0, no to leżą na tej samej linii. Nie chcę mi się tego tłumaczyć, poszukajcie sobie wzoru. To prosto z neta wzór, więc nie będzie problemu. Zadanie następne. Pobieraj od użytkownika linię tekstu tak długo, aż wprowadzi słowo end. To już było. Po pobraniu zdania linii dodaj do słownika parę. Znacznik czasu podana w kolejnym kroku pętli treść linii tekstu. Czyli kluczem ma być jakiś znacznik czasu, wymyślimy to sobie, a wartością ma być to, co zostało wprowadzone w tej linii tekstu. Stwórz mechanizm wyświetlania tylko tych danych ze słownika, których wartość zawiera słowo pyton, bez względu na wielkość liter. Uwaga, jeszcze raz, bo to zadanie może troszeczkę zawiłe. Pobieram treści od użytkownika aż do wpisania słowa end. Treść, i jedną linię tekstu, dowolnie co tam jest. I teraz tworzę taki słownik, gdzie mam takie pary jakiś znacznik czasu, kiedy to zostało wpisane na przykład i to wpisane zdanie. I tak tworzę ten słownik tak długo, aż tam się end nie pojawi. I teraz na koniec muszę wyświetlić z tego całego zbioru tylko te linie, w których w tej tre... w wartości pobranej z klawiatury było słowo pytam, niezależnie od wielkości liter. No to spójrzcie na proponowane rozwiązanie. Mam je tutaj. Importuję sobie bibliotekę time. Bo chcę jakoś ten czas tam omarkować. Ja sobie wymyśliłem, że po prostu sobie przeczytam funkcję time. Obecny czas tam jest w tych mikrosekundach, i potraktuję to jako klucz do mojego przeczytanego zdania. Zatem mam D jako nasz słownik tych par i teraz pętla jak zwykle w tym wypadku taka nieskończona z której wychodzę gdy ktoś poda słowo end ponieważ wszystko co wprowadzam jest jakimś tekstem więc nie interesuje mnie to że konwersja po prostu wprowadzam do s to co ktoś tam do entera wprowadzi z klawiatury a następnie o właśnie w tej linice tworzę sobie taką parę klucz mój słownik ma klucz to jest ten marker czasu i te wprowadzone zdanie potem czekam sobie tu 0,2 sekundy i ponawiam to zapytanie. Nie muszę tego robić, ale tak chciałem przypomnieć Wam funkcję sleep. No i teraz tak długo będę wczytywał te pary, aż ktoś nie wpisze słowa end. Kiedy już to zrobi, to tutaj sobie przechodzę przez klucze i wartości z mojej, mojego słownika. Już te mechanizmy znamy i wyświetlam sobie wszystkie rzeczy, które zostały wpisane. A tu niżej rozwiązuje mój problem. Zaraz go mówię, ale może najpierw sprawdźmy, czy działa. Z Odpalmy to, czyli tutaj sobie jesteśmy, o w tym miejscu, wpisz zdanie. Ja tu nie będę zdań wielkich wpisywał, wpiszę na razie A, B, C, pyton, D, duży pyton, enter i wprowadźmy end. No właśnie, ten for wyświetlił nam wszystkie pary. Każda para klucz, tutaj widzimy, że kluczem jest właśnie ten marker czasu, żeby się na pewno różniło, dlatego też tutaj te dwie dziesiąte sekundy, żeby tutaj żaden klucz się nie powtórzył. Nikt tak szybko nie pisze, żeby w jakichś tam nanosekundach zdążyć, no ale wiecie. No i wartości ABC, pyton D i duży pyton. Ok. No i teraz chciałbym z tego słownika wyłapać tylko te pary klucz wartość, w których w treści w tym waliu nie ma, jest słowo pyton. Widzimy tu już odpowiedź. Popatrzcie, że mamy klucz i mały pyton, klucz i duży pyton, czyli oba te. Yy, Obie te pary, klucz-wartość, w których wystąpiło słowo pyton, zostały faktycznie znalezione, wyfiltrowane. Można to zrobić oczywiście na wiele sposobów. Ja tu wykorzystam funkcję filtr, filter, którą też już omawiałem, i zaraz sobie te malutkie tutaj, ten mały fragment kodu omówimy. Przy okazji, na koniec wam pokażę, jak można to zadanie zrobić jeszcze inaczej. Na koniec pokażę taką ciekawostkę, ale to może za chwilę. I jeszcze zanim to omówię, to wiecie, tutaj jest takie czwarte zadanie z gwiazdką. Ja go nie robiłem, bo to jest raczej pewne ćwiczenie dla Was. Niezależnie od tego, czy zrobiliście zadania samodzielnie, czy, czy może skorzystaliście z mojego rozwiązania, proponuję Wam tu przemyśleć za jakiś czas te zadania, spróbujcie je zrobić jeszcze lepiej, zwłaszcza kiedy poznamy kolejne mechanizmy na kolejnych lekcjach, na przykład obsługę, lepszą obsługę napisów. Wtedy wróćcie sobie do tych zadań i spróbujcie je jeszcze bardziej skondensować. No ale jak zrobiłem ten filtr. Otóż popatrzcie wykorzystujemy tu lambdę. Zaczynamy od środka oraz funkcję filtr. Pamiętamy że funkcja filtr y, wybierała z danego zbioru według techniki określonej przez funkcję anonimową czyli naszą lambdę pewne elementy a pewne pomijała. I to dokładnie tu zrobię. Popatrzcie od środka zaczniemy. Mamy tu lambdę która działa na słowniku całym D a działa mniej więcej tak że lambda przyjmuje tu kolejne elementy z mojego słownika. W takim użyciu będą to tylko klucze. A wewnątrz lambdy mam takie, takie pytanie, że jeżeli słowo pyton jest w moim słowniku, pobieram ściślej wartość pod danym kluczem i stosuję, a to jest wiemy napis, bo pod kluczem k jest jakiś napis. Kluczem jest wartość czasu, ale pod tym kluczem czasowym jest Zwykły tekst, napis. A na napisie mogę na przykład użyć metody lower, czyli zmniejsz wszystkie literki do małych literek. Zatem mały pyton sprawdzam, czy jest w tym napisie zmniejszonym. Jeżeli tak, to znaczy, że ten klucz to jest właściwy klucz, który chcę zapamiętać. No więc go zapamiętam, bo filter zapamięta te klucze. I wygeneruje później ta funkcja filter pewien zbiór tych kluczy, które spełniły ten warunek, czyli że w wartości, która kryje się pod tym kluczem, było słowo pyton. W efekcie to, co zwróci filtr, zamieniam sobie na listę i nazywam to klucze. I teraz te klucze to będą tylko te klucze, te mierniki czasu, w których wartości miały słowo pyton. Jak nie pamiętacie, gubicie się, to wróćcie sobie do tej lekcji, gdzie był filtr omówiony. I teraz Tworzę zmienną, która będzie takim nowym słownikiem, i teraz przechodzę sobie przez klucze tak, z tego, które tutaj właśnie wygenerowałem. I do tych kluczy k przypisuję wartość z mojego starego słownika dla tych samych kluczy. W efekcie po prostu pobiorę sobie tylko te klucze z całego tego początkowego słownika, które mnie interesują. Jak to wyświetlę, print new D, no to to jest właśnie ta linijka, gdzie tylko te dwa klucze. Zostały zapamiętane, ale to zadanie można zrobić trochę szybciej. Ale na koniec ciekawostka. Tutaj ciekawostkę wykorzystam i pokażę Wam to trzecie zadanie, y, zrobione trochę inaczej. Ta ciekawostka to taka specjalna technika tworzenia zbioru, która wykorzystuje for i if. Y, przez przykład to wyjaśnię. Mamy tu, popatrzcie, zbiór listę A, gdzie są elementy 1, 2, 3 i listę B, gdzie mamy 1, 3, 5, 7 i 10, ok? I teraz popatrzcie, co tu robię. Tworzę sobie listę G, ale ta lista G jest wygenerowana na podstawie takiego ciekawego zapytania. Przyjrzyjmy mu się. Ten x na razie pominę, ale ten x to będzie kolejny element pewnego zbioru. A co mamy jakby wewnątrz? Otóż popatrzcie. Dla x ze zbioru B, b jest tu 1, 3, 5, 7, 10, zatem x będzie najpierw jedynką, trójką, piątką, 7, dziesiątką. Co będę robił? Będę sprawdzał pewien warunek, że jeżeli X nie wystąpił w zbiorze A, to jeżeli nie wystąpił, to ten X będzie jakby zwrócony, w przeciwnym wypadku nie. Zatem ten X tutaj stanie się tym X stąd, który spełnił ten warunek, a warunkiem było, że miał nie wystąpić w A. Zatem weźmiemy najpierw jedynkę. Tak, bo tutaj mamy dla x z b, więc weźmiemy najpierw jedynkę i teraz tak, czy jedynka jest w zbiorze A? No jest to ją pominie, czy trójka jest w zbiorze A? Jest to pominie, czy piątka? Nie ma siódemka? Nie ma, dziesiątka? Nie ma zatem ten list na podstawie zwracanych x które spełniają tę dziwną konstrukcję zostanie utworzona lista z takich niektórych tylko x -ów. Jak to wyświetlimy, to zobaczcie, mamy 5, 7, 10. O dokładnie te elementy. Ponieważ 1 i 3 były w zbiorze A, więc się nie załapały na ten generator. Mamy więc tu taką jednolinijkową, skondensowaną technikę, y, która wykorzystuje fora i ifa, by na przykład z dwóch zbiorów zrobić jeden na podstawie jakiejś zależności elementów między tymi zbiorami. Jak wyświetlimy G, to mamy właśnie tutaj. 5,70. I teraz, wykorzystując te informacje, spróbujemy zrobić zadanie trzecie. Tyle tylko, że już nie czytam z klawiatury tych danych. Tu sobie wprowadziłem jakiś słownik, gdzie zamiast znaków czasu mam po prostu klucze, a słowa są na sztywno. No i tu mamy pyton. Tu mam, mam pytona, a tu mam jakiś śmietnik, y, gdzie śmietanka z mięsem cylu na czeresznie. Tu nie ma słowa pyton, po prostu. I teraz ten D. Powiedzmy, że został pobrany z klawiatury, nieważne, oto rozwiązanie zadania trzeciego. Zamiast się tak męczyć, jak tutaj, mamy tylko jedną linijkę. Jedną linijkę, która właśnie korzysta z tej techniki połączonych forów i ifów. Tyle tylko, że tym razem nie zwracam jednego elementu x, a zwracam parę, klucz, wartość. I popatrzcie, co robię. Dla każdego k i v w zbiorze d.items, już wiemy, co to znaczy, kiedy omawialiśmy sobie. Tę te, metodę. To są po prostu pary klucz-wartość. Zatem dla każdej pary klucz-wartość. Ze zbioru par klucz-wartość. Zachowaj tylko te pary, w których pyton wystąpił w wartości zmniejszonej, czyli w napisach pomniejszonych do małych literek, i tam, jeśli wystąpiło słowo pyton, to taką parę zachowaj. I taka para będzie o tu zwracana, a g stanie się o dokładnie czymś takim. Czyli takim, taką krotką takich par. A tu rzutuję taką krotkę par na słownik. No i wyświetla. I co mam? Zobaczcie. Klucz 1 i pyton, bo tam wystąpiło słowo pyton. Klucz 2 i mam pytona, bo tu też wystąpiło słowo pyton. Ale nie mam trójki ze śmietaną mięsem, czereśniami i cebulą, bo. Tam nie było słowa pytań. Zatem całe zadanie trzecie zrobione w jednej linijce wykorzystującej o ten mechanizm. Popróbujcie miłej pracy.